Wydawnictwo Życia Wewnętrznego na jej głowie prezentuje serię Miesiąc ze Świętym Józefem. Codzienne rozmyślania praktyczne. Dzieło to wiele lat temu napisał Adolf Baudon. Stawmy się w obecności Bożej. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Duchu Święty, który oświecasz serca i umysły nasze, dodaj nam ochoty i zdolności, aby ten czas był z pożytkiem doczesnym i wiecznym. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Święty Józefie, wspomagaj nas swoją łaską. Maryjo, Mistrzyni Życia Duchowego, módl się za nami. Mów, Panie, sługa Twój słucha. Dzień 15. Świętowanie Niedzieli. Stawmy się w obecności dobrego Boga. Pamiętaj, abyś dzień święty święcił. Oto jest wielkie prawo, które Bóg ogłosił, a raczej wznowił na górze Synaj. Jedno z owych nieśmiertelnych dziesięciorga przykazań. Prawo to jest kamieniem węgielnym religii, podstawą wszelkiej chrześcijańskiej pobożności, gdyż zaniedbaniem jego człowiek przestaje zwracać oczy swe ku niebu, a myśląc już tylko o rzeczach ziemskich, nikczemnieje i staje się na równi z bydlętami. Otóż w czasach, w których nawet u chrześcijan święcenie niedzieli wychodzi ze zwyczaju i w których wykroczenia i zgorszenia są tak częste pod tym względem, potrzeba się zastanowić nad tym wielkim prawem niedzielnego wypoczynku. Świętowanie niedzieli. Dlaczego prawo Boże w tym zakresie obowiązuje? Obowiązuje najpierw do spoczynku, a po drugie do świętowania. Wikłamy niekiedy te dwa pojęcia, osłabiając je jedno przez drugie, ale w rzeczywistości są one najzupełniej różne i stanowczo odrębne. Zastanówmy się najpierw nad powinnością niedzielnego spoczynku. Bóg nam nakazuje spoczynek w niedzielę. W jaki sposób wykonujemy to zalecenie? Jesteśmy wierni w jego wypełnianiu? Niestety, bynajmniej rzecz to widoczna. Bez najmniejszej potrzeby odbywamy w niedzielę podróże, a nawet umyślnie nieraz ten dzień ku temu obieramy. Dla zupełnie błahych powodów, dla kaprysu kupujemy i sprzedajemy, zwiększając przestępstwa nasze osobiste o przestępstwa kupców, których wciągamy do tego zwyczaju, a nawet poniekąd zmuszamy. W niedzielę nawet dla potrzeb czysto urojonych, które wcześniej mogliśmy przewidzieć, pociągamy do pracy rzemieślników, pozbawiając ich tym sposobem niedzielnego spoczynku oraz fizycznej i religijnej wolności. A jednak prawo Boże jest stanowcze. Bóg nakazał człowiekowi spoczynek w siódmym dniu i nakazał mu zostawić w spoczynku i żonę, i sługę, i nawet wołu i osła. Zapominamy o tym nieustannie. Chrześcijanie, którzy te kartki czytacie, rozważcie to pilnie przed wizerunkiem Jezusa ukrzyżowanego. Prawo jest stanowcze, pochodzi od samego Boga. Zachowujecie je z należną czcią i wiernością? Boże wielki, ileż to niedbalstwa, ile niewierności, ile wykroczeń.
Na tę myśl straszna przejmuje trwoga. Obowiązek święcenia niedzieli. Powinniśmy w niedzielę zachować spoczynek, ale do zupełnego wypełnienia Bożego prawa to nie dosyć. Spoczynek prosto fizyczny, pokrzepiający tylko siły naszego ciała, lecz nie odradzający sił duszy, nie jest dostateczny. Dzień bowiem Pański trzeba jeszcze święcić. I dlatego Kościół nakazuje pod groźbą grzechu śmiertelnego uczestniczenie w niedzielę we mszy świętej. Ale i pod tym względem ileż to zwodniczych, pozornych wymówek. U tych nawet, którzy się za chrześcijan uważają i nimi ogłaszają. Jedni, a tych jest liczba niezliczona, zwalniają się z najlżejszego powodu w uczestnictwie we mszy świętej. Już to dlatego, że nie są dosyć dobrze ubrani. Już to, że czasu nie mają. Już znowu, że zbyt gorąco lub że zbyt zimno, lub że deszcz pada lub śnieg. Inni uczestniczą we mszy świętej tylko powierzchownie, bez skupienia ducha i pobożności. Przychodzą bez książki do nabożeństwa, rozmawiają i śmieją się sąsiadem. I mniemają, że tym sposobem zadość uczynili przykazaniu. Niestety, wykonali formę, a zaniedbali ducha. Inni wreszcie są prawdziwie przytomni podczas odprawiania przenajświętszej ofiary, ale się ograniczają do uczestnictwa we mszy świętej, sądząc, że półgodzinną modlitwą dostatecznie Dzień Pański uświęcili. Oczywiście dalecy są jeszcze od pojęcia ducha tego przepisu. Chociaż bowiem religia katolicka nie wzbrania po faryzeuszowsku niewinnej uciechy i rozrywki w niedzielę, chce jednak, abyśmy ich nie używali inaczej, jak poświęciwszy wcześniej modlitwie nieco dłuższy czas. W tym to celu Kościół ustanowił kazania i nieszpory, które z poranną mszą, zajmując znaczną część dnia niedzielnego, zwracają rzeczywiście myśli chrześcijan ku Bogu i stawiają ich w Jego obecności. A chociaż nie ma właściwie grzechu w zwolnieniu się z nieszporów, jest to wszakże niezwodnie lekkomyślnym narażaniem się na niebezpieczeństwo wpadnięcia w oziębłość i obojętność. To nowy i głęboki przedmiot do rozwagi naszej. Zastanówmy się nad tym. Ważność przestępstwa tych chrześcijan, którzy niedbale niedzielę święcą. Aby ocenić całą ważność tego przestępstwa, nie wystarczy go rozważać w samym sobie, chociaż i tak strasznie gwałcić to stanowcze przykazanie Boże, za którego przekroczenie Bóg surowe wymierzał kary w Starym Testamencie. Dla pojęcia ważności tego przestępstwa tego jednak nie dosyć. Jest ono bowiem jednym z najbardziej zgorszących. Pismo Święte powiada: biada zaś człowiekowi onemu, przez którego zgorszenie przychodzi. Dobrze by mu było, aby się był nie narodził. Jesteś chrześcijaninem, jesteś chrześcijanką, za takich was mają. I pomimo szyderstwa świata, pomimo bojaźni sądów ludzkich wytrwaliście w dobru. Ale z błahego powodu nie szanujecie niedzieli. Ty każesz w niedzielę pracować przy budowie swojego domu. Ty znowu szwaczce swojej naznaczyłaś robotę, której ukończyć w terminie nie może inaczej. O bracie mój, o siostro, i nie wiecie, ile przez to złego czynicie. Przykładem własnym upoważniacie innych do łamania prawa Bożego, i to w sposób dziwnie gorszący. Jeżeli ci, co chodzą na mszę świętą, co przyjmują komunię,
każą lub pozwalają pracować w niedzielę, to dlaczego obojętni mieliby być sumienniejsi? I w ten sposób powoli zło potężnieje. Kupiliście parę rękawiczek albo wstążkę, bez których moglibyście się obejść albo wcześniej je kupić. A oto za waszym przykładem inni czynić będą to samo. Sklepy, które zamykano w dzień święty, pozostaną otwarte. Rzemieślnicy, którzy święcili niedzielę, już to czynić przestaną. Przykazanie Boże coraz bardziej wychodzić pocznie ze zwyczaju. Ludzie coraz częściej zaniedbywać będą uczestnictwo we mszy świętej i coraz bardziej staną się obojętni i bezbożni. O bracie, o siostro, jakiż to szereg grzechów na waszej odpowiedzialności i to grzechów, które się może powtarzać będą i rozwijać aż do skończenia wieków. Wejdźcie przeto w siebie samych i odtąd zachowujcie prawo Boże. Czyńcie surową pokutę, żeście je pogwałcali, a publicznie dawajcie dobre przykłady, aby naprawić zgorszenie. Jeśliście szczero uprzejęci wiarą, to samo zwrócenie uwagi waszej na ten przedmiot przekona was o ważności tego przestępstwa, pospolicie za lekkie poczytywanego. W naszym wieku bowiem tak lekceważącym przykazanie niedzielne, jeśli je chrześcijanie będą łamać, któż je zachowywać będzie? O Boże mój, przeniknij serca sług Twoich czcią dla tego świętego przykazania. Ty nie wymagasz od nich nic takiego, co by przechodziło ich siły. Kościół bowiem Twój zawsze mądry, jak matka łaskawy, wykłada prawo z uwzględnieniem spraw doczesnych i wszelkich rzeczywistych potrzeb swych dzieci. Lecz natchnij ich szczerym uszanowaniem dla niedzieli. Przez słabość idą oni z prądem wieku, zamiast walczyć z nim. A wszakże gdyby chcieli innym za dobry wzór służyć, świat by wkrótce powrócił do przestrzegania prawa niedzielnego spoczynku, tak zbawiennego dla duszy naszej i nie mniej też dla naszego ciała i doczesnego szczęścia naszego. Modlitwa. Do Ciebie, święty Józefie, uciekamy się w naszej niedoli, wezwawszy pomocy Twej najświętszej oblubienicy. Z ufnością błagamy również o Twoją opiekę. Przez miłość, która łączyła Cię z niepokalaną Boga Rodzicą Dziewicą i przez ojcowską Twą troskliwość, którą otaczałeś Dziecię Jezus, pokornie błagamy, wejrzyj na dziedzictwo, które Jezus Chrystus nabył krwią swoją i swoim potężnym wstawiennictwem, dopomóż nam w naszych potrzebach. Opatrznościowy stróżu Bożej Rodziny, czuwaj nad wybranym potomstwem Jezusa Chrystusa. Oddal od nas, ukochany Ojcze, wszelką zarazę błędów i zepsucia. Potężny nasz Wybawco, przybądź nam łaskawie z niebiańską pomocą w tej walce z mocami ciemności. Jak niegdyś uratowałeś dziecię Jezus z niebezpieczeństwa, które zagrażało Jego życiu, tak teraz broń Kościoła Świętego od wrogich zasadzek i od wszelkich przeciwności. Otaczaj każdego z nas nieustanną opieką, abyśmy za Twoim pośrednictwem i Twoją pomocą wsparci mogli żyć świątobliwie, umrzeć pobożnie i osiągnąć wieczną szczęśliwość w niebie. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Prezentowane treści pochodzą z dzieła Miesiąc ze świętym Józefem. Rozmyślania praktyczne. Książkę tę wiele lat temu napisał Adolf Baudon.
pełną wersję audiobooka oraz wersję książkową, nabędziesz na stronie najejgłowie.pl.